Po ostatnim roście inna moja serdeczna przyjaciółka, Karolina Korwin-Piotrowska, naczelna intelektualistka Facebooka, skrytykowała naszą rozrywkę, twierdząc, że na amerykańskich rostach uczestnicy nie obrażają się nawzajem. Idąc dalej tą pokrętną logiką, można powiedzieć, że amerykańskich rostów nie recenzują idioci. Proszę Państwa, nie będę ukrywał, że do dzisiejszego rosta zaprosiłem swojego młodszego przyjaciela, Michała Szpaka, i mam dla niego takie serdeczne, drobne ostrzeżenie, zanim się tutaj pojawi. Na ostatnim roście padło sporo bolesnych uwag pod moim adresem, ale powiem Ci, Michał, mimo że jesteś jeszcze za kulisami, powiem Ci bardzo osobiście, że nic tak nie boli w życiu, jak sikanie po 50. Nic tak nie boli, jak sikanie po 50, prawda, Hubert? Hubert Urbański, wielkie brawa! Hubert Urbański. Proszę Państwa, można powiedzieć, czarny koń dzisiejszego wyścigu. Oczywiście, jeżeli ścigamy się do ubojni. Wszyscy wiemy, że Hubert jest zapalonym motocyklistą. I to jest paradoks istnienia Huberta. Zobaczcie, motocykle są wszędzie, a Huberta nie ma nigdzie. Huberta wiele paradoksalnie łączy ze mną. Otóż Hubert bardzo często zmieniał partnerki, tak jak ja często zmieniałem partnerów zawodowych. Pracowałem z Kamelem, pracowałem z Lizutem, pracowałem z Kędzierskim. Z tych, którzy to przeżyli, miał być z nami Michał Figurski. Na razie jeszcze nie dojechał, ale wiecie, czym ostatnio jeździ. To nie ma napędu na cztery koła, więc czekamy, że może jeszcze się pojawi. Niesamowite jest to jest taki paradoks istnienia Figurskiego, że wegetarianinem został w momencie, kiedy to jemu groziło, że zostanie warzywem. Obecnie mój szacowny przyjaciel wraca na salony, głównie jako szezlong. Drodzy Państwo, wszyscy znacie zasadę rostów, znacie zasadę amerykańskich rostów, znacie zasadę amerykańskiego kina. W amerykańskim kinie jest taka zasada, że jeden z bohaterów musi być głupszy od najgłupszego z widzów. Dlatego jest z nami dzisiaj Bartosz Zalewski. Wielkie brawa! Bartosz Zalewski. Bartosz, tłumaczę Ci, szezlong to jest taki przedłużony fotel. Taki dłuższy fotel. Często spotykane w gabinetach psychiatrów, tak jak były narzeczone Michała Kępy. Wielkie brawa! Michał Kępa. Mój kolejny prawdziwy medialny przyjaciel, czyli w skrócie mój giermek, mój Sancho Panza, mój podnóżek, mój pucybut, mój przydupas, mój protegowany, dobrze, że jesteś, będę miał co w ryja wytrzeć. Michał Kępa. Jeszcze tylko wylew i do domu. Ekipę Stand Up Polska uzupełniają Sebastian Rejent i Karol Kopiec. Karol to jest ten człowiek o chytrej twarzy wiejskiego listonosza. Proszę Państwa, Sebastian Rejent słynie głównie z tego, że wyklina i obraża ludzi, którzy zrobią i zarobią dużo więcej od niego. A Karol Kopiec nawet z tego nie słynie. Jest z nami i Beata Tadla. Dla mnie, dla was gwiazda, dla prezesa Kurskiego, czerwony karzeł programów informacyjnych. Wielkie brawo! No i czas na gwiazdę dzisiejszego wieczoru. Kiedyś jego życie to był X-Factor, teraz bardziej Max-Factor. Panie, panowie, Michał Szpak! Droga Warszawo, tak wygląda człowiek, który przyjechał z Jasła. Dobry wieczór. Dlatego ubiera się jak człowiek, obok którego wybuchł lumpex i sklep z klejem naraz.
Jak powszechnie wiadomo, Michał jest znanym i cenionym wokalistą, dla niektórych śpiewa cudownie, a dla niektórych drze się gorzej niż Beata Tadla oglądająca współczesne wiadomości. Proszę państwa, mam nadzieję, że to będzie miły wieczór. Cały czas czekamy na Michała... Już nie czekamy na Michała Figurskiego, ale to nie jest żadna ostateczna wiadomość. Znaczy, Michał ciągle oddycha. Przepraszam, to już jest nieaktualne. Mamy materiał. Panie, panowie, to będzie pierwszy multimedialny roast. Prosto ze swojej samotni, prosto ze swojej pracowni. Michał Figurski, ja będę tłumaczył. Bardzo dziękuję za zaproszenie na rosta. Niestety przyjąłem propozycję z Tańca z Gwiazdami, ale chciałbym powiedzieć parę słów do mojego największego przyjaciela, który wiem, że będzie prowadził dzisiejszą galę. Oto te słowa. Kuba Wojewódzki zawsze był złamanym.